A teraz o tym, jak drobnym kosztem mieszkańców wzbogacić się nawet o 900 tysięcy złotych. Po 3 latach w Wodzisławie Śląskim wzrosną podatki. Dla mieszkańców będą to sprawy groszowe, bo podatek wzrośnie maksymalnie o 9%. Dla miasta będzie to oznaczało znaczny zastrzyk gotówki. Można więc powiedzieć, że wilk syty i owca cała, szczególnie, że w mieście szykują się ulgi podatkowe, jakich dotąd nie było. Od 1 stycznia w Wodzisławie Śląskim wzrośnie podatek lokalny. Nie było tego wzrostu od 3 lat. W przyszłym roku już bez podwyżki się nie obejdzie. Wzrost nie jest jednak wcale drastyczny. Wyniesie maksymalnie 9%. Jeżeli ktoś mieszka w średnio, licząc 50-metrowym mieszkaniu, to wzrost będzie około złotówki na kwartał, czyli 4 zł rocznie. Jeżeli ktoś ma dom, średnia powierzchnia działki około 800 metrów, 120 metrów dom, 30 metrów garaż, to taki wzrost wyniesie ponad 11 zł kwartalnie, czyli trochę ponad 3 zł miesięcznie. Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą w pomieszczeniu o powierzchni na przykład 60 metrów kwadratowych podatek wzrośnie o około 5 zł miesięcznie. Tak, to się nazbiera, a teraz jeszcze nam blok tynkują. Od stycznia pójdzie mieszkanie dalej w górę. Mieszkańcy oczywiście się nie cieszą, ale portfele nie spustoszeją, a dla miasta wzrost podatku oznacza znaczny zastrzyk gotówki. Jest to konieczny wzrost, żeby zbilansować budżet, żeby stać nas było na zapewnienie wszystkich tych rzeczy, na których zależy mieszkańcom. Łącznie miasto zyska 900 tysięcy złotych rocznie. Proponujemy wprowadzenie nowej ulgi. Nowa ulga wiąże się z wprowadzeniem zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres 5 lat dla osób, które zdecydują się na wybudowanie domu na terenie Wodzisławia Śląskiego. Pozostałe podatki nie ulegają zmianie.